instytucje, szkół specjalnych i drużyny z Białorusi gotowe do rozpoczęcia czwartego Parodowego Turnieju Rzutniczych Powiatu Białeckiego Pisztoł 2018. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przywitać Was wszystkich na czwartym halowym turnieju młodzieżowych drużyn pożarniczych w Niszczance. W sposób szczególny witam gości i młodzież z sąsiednich powiatów, które do nas przyjechały, oraz młodzież z Białorusi. Bardzo się cieszę, że po raz czwarty już spotykamy się na tego typu wydarzeniu. Bardzo cieszę się, że Wy, młodzi, nasi przyjaciele, tak pięknie próbujecie podnosić swoją sprawność fizyczną i niewątpliwie przez to w niedługim czasie będziecie zasilać szeregi naszych tutaj kolegów z Państwowej Straży Pożarnej bądź ochotniczych jednostek Straży Pożarnej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia, panu wójtowi, panu komendantowi miejskiemu oraz w sposób szczególny dziękuję panu Leszkowi, który od bardzo wielu lat w sposób aktywnie włącza się w organizację tego typu przedsięwzięć. Kochani, życzę Wam dzisiaj przede wszystkim bezpiecznego turnieju i wszystkiego dobrego, niech zwycięża najlepsi. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, to właśnie takie zaszczepianie tego pożarnictwa młodym ludziom już od młodzieżowych drużyn pożarniczych daje niewątpliwie bardzo pozytywne efekty, bo bardzo duża grupa tych młodych ludzi za kilkanaście lat odnajduje się bądź w Państwowej Straży Pożarnej jako strażacy zawodowi, bądź aktywnie działający w ochotniczych strażach pożarnych. A oczywiście chcę przypomnieć, że ochotnicze straże pożarne odgrywają bardzo istotną rolę w życiu społecznym powiatu bialskiego, bo to przecież w sytuacji różnych zagrożeń ci strażacy są zawsze do dyspozycji i zawsze możemy na nich liczyć. Przykładem niech będzie chociażby ostatnie działania związane z afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu bialskiego, gdzie strażacy bardzo aktywnie włączali się i współpracowali i z zarządzaniem kryzysowym starostwa powiatowego, jak również z powiatowym lekarzem weterynarii. Ten Piszczac jest oczywiście tą kolebką
tutaj zaangażowanie choćby pana Leszka Stubińskiego, to jest człowiek, to jest pasjonat pożarnictwa. Bardzo miłym akcentem jest to, że on tą swoją pasją potrafi dzielić się z tymi młodymi ludźmi. On zaszczepia tą pasję pożarnictwa w tych młodych ludziach. Mówię, z czego bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z obecności na turnieju drużyny z Brześcia na Białorusi. Tam to pożarnictwo troszeczkę inaczej funkcjonuje niż u nas. Oni się dopiero uczą tego, u nich dopiero powstają jednostki ochotniczych straży, jak również młodzieżowe drużyny. Także bardzo dobrze, że ci ludzie przyjeżdżają do nas, mogą pewne rzeczy podpatrywać po to, aby mogli wdrażać te przedsięwzięcia u siebie. Czwarty przeprowadzony powiatowy, halowy turniej drużyn pożarniczych, młodzieżowych drużyn pożarniczych, co trzeba zaznaczyć. Cały powiat, tak, ale jak widać nie tylko powiat, bo są też goście z innych powiatów, z województwa innego, bo też i kujawsko-pomorskie dzisiaj tu z nami jest. No i oczywiście goście z Brześcia, którzy już na stałe wpisali się chyba w ten turniej jako uczestnicy. Takim głównym inicjatorem, jeśli chodzi o młodzieżowe drużyny pożarnicze, to jest druh Leszek Stubiński, który no, jako pasjonata się tym zajmuje i to widać, że ta praca czy z dziećmi, czy z młodzieżą, czy też z drużynami męskimi, no bardzo, bardzo mu odpowiada, jest to widać, że zafascynowany tym, a my mu po prostu pomagamy jak możemy. No, w głównej mierze to oczywiście jest to pomoc finansowa, bo na taką pomoc może liczyć w minie, no i organizacyjna. Bo bez tego też byłoby samemu ciężko. Natomiast jeśli chodzi o młodzieżowe drużyny, mamy także drużynę w Kotyłowie, która, tak jak tutaj pan zaznaczył, w tym roku uczestniczyła w Mistrzostwach Polski, także skala, jak widać, już jest dużo, dużo wyższa, dużo większa. Z tego, co wiem, akurat ten rocznik, te osoby, te dziewczęta, które startowały po raz ostatni, bo no, niestety, ale jak po osiągnięciu pewnego wieku już do takich młodzieżowych drużyn nie możemy się zaliczyć. Natomiast no, wiemy, że rośnie tam narybek i trener tej drużyny, pan Artur Sieraj, na pewno jeszcze z młodzieży, biorąc pod uwagę, że jest nauczycielem WF-u, na pewno jeszcze dużo wykrzesa. Impreza już, można powiedzieć, cykliczna, już rodzi się taka powoli tradycja. Mamy w tym roku czwarty już turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych w Piszczacu. Jak widać, z roku na rok impreza się rozrasta, co jest oczywiście bardzo pozytywne i bardzo nas cieszy. Jak widać, zainteresowanie pożarnictwem wśród młodzieży nie maleje, a można powiedzieć, że rośnie, i to daje dobry prognostyk na to, że ochotnicze straże pożarne, a jak również być może i Państwowa Straż Pożarna będzie zasilana przez właśnie tych młodych adeptów pożarnictwa. Kotyłowa młodzieżowa drużyna dziewcząt zdobyła w tym roku 7 miejsce na zawodach ogólnopolskich. Myślę, że to jest też efekt właśnie tego, że w Piszczacu odbywają się zawody i ogólnie w Piszczacu jest bardzo duży nacisk kładziony na pożarnictwo, jest bardzo szeroko propagowane pożarnictwo i to są właśnie takie efekty już na skalę ogólnopolską. Trzeba właśnie wspomnieć o tym i warto o tym wspominać. Tu moje gratulacje. Weronika Mirska właśnie tutaj ze szkoły w Piszczacu jest laureatką ogólnopolskiego pleneru malarskiego właśnie o tematyce pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom. Другий раз, коли мы приехали на ГТС-поборництве,
Byli w minulym roku i w tym roku my tak samo przyjechali z drużyny szkoły specjalnej. To szkoła dla dzieci z opóźnieniami rozwoju umysłowego. Ось дружина невеличка, 5 чоловік, з них двоє хлопців вже були у минулому году. Я сподіваюся, що виніки будуть не гірші, ніж в минулому году, тому що ми на обіглих споборницях зайняли перше місце особистим заліку серед хлопців. Ну а який буде винік сьогодні, ну, забачимо. Можу сказати так, що ті заводи хальові, о яких ми розмовляємо, это довольно новый вид спорта, але он развивается вельми так позитивно, потому что вы, ну, амаль першими. Ось мы уже удельничаем у третьих спаборництвах таких. Ось, але цікавосткой это является удел школ специальных детей неполносправных. Насколько я ведаю, это только одинное место, где такие заводы отбываются. Потому что интеграция детей неполносправных с детьми звыкшими – это вельми важная справа, потому что она позволяет отримать необходимые досвидшения детям на реагирование в час загрожения некого. Но я лечу, что эта справа пойдет и далее. Як я вже казав, на ілі, наскільки я ведаю, такого в цілій Європі нема нігде. Пожарний спорт – це один тільки з накірунків діяльності нашого товариства. Ось, ми вже 4 роки запар організовуємо міжнародну виставу і конкурс дитячих малюнків на пожарну тему, яка називається «Подорожжя у часі», «Подорож в часі». Ось, це… То, як діти уявляють, яка була пожежна хова, страж пожежна, і яка її вона буде. У біглому року ми з нашими колегами організували для наших білоруських дітей, які удільничали у цьому конкурсі і зайняли призові місця, пленер, він відбувся у Яблечне. У тим року ми були у МНЗЖЦ у Подляскім, так само були наші діти супрацьовничали. Я хочу сказати, що наша супрацовництво з охотничої стражі пожежної Бяльського повіту, ну, існує вже, здається, 8 або 9 років. Ось, воно розвивається потрошечки. У тим року ми підписали домове супрацовництво з ОСП Стопна. І у червні діти з Стопна приїжджали до Бреста. Ось, вони відвідали. Ну, а у липцю, в липні були наші тут. Я лічу, що наступний рік це буде так само продовжено і дітей буде більше. Serce rośnie, jak się patrzy na zainteresowanie młodzieży sportem pożarniczym. Dokładnie tak, tym bardziej, że wielu z tych młodych ludzi zasili później ochotnicze straże pożarne. Zapewne w przyszłości część z nich będzie startować do Państwowej Straży Pożarnej. Duża grupa młodzieży, czwarty turniej. No, powiat bialski ma pewne tradycje w sporcie pożarniczym, zarówno w młodzieżowym, jak i seniorskim. A również tym zawodowym na arenie mistrzostw województwa. Także czwarty turniej rozrasta się. Ta impreza ma już swoją markę. Jak widać, z kilku powiatów ościennych są drużyny. Są zaprzyjaźnione drużyny z Kujawsko-Pomorskiego, gdzie ten sport młodzieżowy jest bardzo kultywowany. Jest zaprzyjaźniona drużyna z Brześcia. Także no super. No tutaj druh Leszek, a propos nasz funkcjonariusz, wielokrotny mistrz województwa w sporcie pożarniczym, bo przypomnę, Biała Podlaska była 10 razy z rzędu mistrzem województwa w sporcie pożarniczym. I druh Leszek stanowił o sile i trzonie tej drużyny.
i zakończył tą karierę zawodową w tym sporcie, no to swoją pasję przeniósł na młodzież. Skupia tą młodzież, założył tą Akademię Sportu Pożarniczego przy OSP Piszczac. No i widać efekty, bo ta młodzież jest, chce trenować, chce współpracować, są tego efekty. OSP to jest stanowi jeden organizm, bo druhów ochotników jest w skali kraju 700 tysięcy, natomiast strażaków Państwowej Straży Pożarnej 30 tysięcy. Niejednokrotnie są pierwsi. Przygotowują te miejsce zdarzenia, wykonują czynności pomocnicze, gaszą, ratują. Także to jest jeden organizm. Bez PSP, bez OSP samodzielnie nie mogłaby funkcjonować. To musi być ścisła współpraca tych dwóch jednostek, zarówno OSP i PSP. To nie tylko powiat bialski. Strażacy wspierają się jak mogą w całej Polsce na tym, w celu ratowania zdrowia, życia i mienia ludzkiego, aby jak najlepiej tę akcję ratowniczo-gaśniczą poprowadzić. Radio Biper, ze mną mistrzynie województwa lubelskiego i uczestniczki Mistrzostw Polski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF. Chciałbyśmy powiedzieć, że byłyśmy na Mistrzostwach Polski i bardzo chcę podziękować naszemu trenerowi, panu Arturowi Sierajowi, za całe 3 lata naszych treningów, za poświęcony czas i za docenienie nas i chcemy dalej po prostu uczestniczyć w straży.